kultywujemy wszyscy tradycje, kultywujemy to święto, no to to święto sięga, wiadomo, 2000 lat wstecz. W związku z tym my tutaj dzisiaj w sumie odtwarzamy troszeczkę okres szlachecki. Chcieliśmy pokazać, jak wyglądał dawny stół szlachecki, jak to wyglądało w dawnej zagrodzie szlacheckiej, czasami bogatej, czasami mniej bogatej. Dlatego też również w naszej zagrodzie znajdują się zwierzęta, żywe zwierzęta symbolizujące oczywiście Wielkanoc, czyli takie symbole. Mamy dzisiaj z nami są pisklaki i jednocześnie króliczek, który symbolizuje zajączka. Niestety mieszczuchy, dzieci nie za bardzo wiedzą, jak te zwierzęta naprawdę wyglądają. Jak te zwierzęta wyglądają, czasami je tylko widzą gdzieś w telewizji, może czasami gdzieś w internecie, ale na żywo to jest zupełnie inna relacja pomiędzy właśnie przede wszystkim dziećmi, a dla starszych są to wspomnienia, bo nie jeden z nas gdzieś tam w dzieciństwie u babci, czasami u prababci widział te zwierzęta na żywo. Bardzo nam się podoba, dziękuję. A jarmark fajny, tylko pogoda nie dopisała. Możemy tutaj stworzyć różne ozdoby wielkanocne, różne formy dekoracji jajeczek. Tu są różne przykłady. Dziewczyny tam na przykład oklejają z włóczek, a dla mniej, powiedzmy, wymagających albo dla maluszków mamy różnego rodzaju, proszę bardzo, drewniane ozdoby, które też dzieci mogą sobie później zabrać. Także dla każdego coś miłego. Wszystkie dzieci bardzo chcą, tylko nie ma na to czasu. A jeżeli tu przychodzą, to bawią się i mniejsi, i więksi, i mamy też się bawią. Także to nie ma, że dzieci nie mają zdolności. Po prostu jesteśmy tak zabiegani, że czasami trzeba zatrzymać się i skupić na takich małych, ciekawych rzeczach, które dają dużo radości. Bardzo fajny, tylko szkoda, że taka pogoda nam nie dopisała, ale ogólnie jest super. Dzieciaki zadowolone, zrobiły zabawki, kupiły rzeczy, także jest fajnie. Jakie są przedświąteczne przygotowania? Pomalutku. Pomalutku. Raczej zada się, mamy w planie dzisiaj zrobić palmę, chociaż do kościoła się nie wybieramy. Zbliżona trochę palma. Ale dzisiaj przynajmniej jarmark wypalił. Stroiki świąteczne przygotowane własnoręcznie przez pracowników. Mamy również symbolicznie, chociaż związane z naszym muzeum, magnesy. Kapitalna gra Podróże po Jurze. Piękne jajka wielkanocne wykonane przez naszych pracowników. Zapraszamy do zwiedzania, zachęcamy. Mamy bardzo ciekawe wystawy czasowe, stałe, także bardzo chętnie polecamy i zapraszamy. My dzisiaj na jajmarku zbieramy na naszą harcówkę i zbieramy na taki jakby, ja nie wiem jak to powiedzieć, ale taki namiot, który będziemy mieli jak będziemy jeździć na obozy na przykład, albo na jakieś zbiórki na przykład. I mamy właśnie takie dżemy różnych smaków, mamy babeczki do koszyczków, mamy też takie fajne jajeczka. Dla wszystkich, dla każdego mieszkańca Będzina, który dzisiaj przyjdzie, odwiedzi nas na naszym jarmarku wielkanocnym. Tutaj było przygotowane około 600 sztuk tej naszej wielkanocnej strawy. Ale niestety już widzę dno powoli, więc rozchodzi się w mgnieniu oka. Przez żołądek do serca, jak mawiają, tak?